Jesteśmy dzisiaj w ośrodku kształcenia Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy w Pruszkowie. Jest to znakomite miejsce, żeby porozmawiać o dekarzach, a szczególnie o ich wyborze w momencie, kiedy musimy postanowić, kto wykona nasz dach. Warto, proszę Państwa, zdać sobie sprawę z tego, że w Polsce ma to szczególne znaczenie, szczególny kontekst. Decyduje o tym kilka czynników wynikających z pewnej historii, którą już mamy za sobą. Otóż współczesne budownictwo, szczególnie jednorodzinne, jest kształtowane, budowy są prowadzone na podstawie projektów architektonicznych, niewykonawczych. Projekt wykonawczy tym różni się od architektonicznego, że zawiera rysunki różnych szczegółów, detali. Według tych rysunków w trakcie budowy wykonuje się potem różne elementy dachu. Jeżeli ich brakuje, to o tym, jak ma być dach zrobiony, decyduje dekarz. To jest w związku z tym bardzo ważne, czy dysponuje odpowiednią wiedzą, żeby o takich rzeczach decydować. Dodatkowo projekty w budownictwie jednorodzinnym, te najpopularniejsze, to są tak zwane projekty gotowe. W gotowych projektach mamy dość mało informacji o dachu. To są informacje bardzo ogólne, typu, że pokrycie leży na łatach. Nie ma tam dostatecznych informacji dotyczących systemu materiałów. Współczesne budownictwo ma tą cechę, że materiały budowlane są wysoce wyspecjalizowane i w związku z tym wybór tych materiałów jest bardzo ważny, bo one muszą być do siebie dopasowane, muszą być w odpowiednim związku technicznym i dlatego ich wybór jest tak ważny. Jeżeli nie ma tego systemu materiałowego w projekcie, to decyduje o nim dekarz. Taki system ukształtował się przez ostatnie 20 lat i drugą cechą tego systemu jest to, że na budowach jest troszeczkę za mało nadzoru budowlanego. Tak naprawdę to inspektorzy budowlani pojawiają się na koniec budowy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok. W związku z tym cały ten proces budowy dachu zależy od dekarza. Wybór materiałów zależy od dekarza. Architekci nie rysując detali, nie wybierając systemu materiałowego, rezygnują z wyboru materiałów. Tą lukę wypełnili dekarze. To oni razem z budującymi się wybierają materiały i niełatwo łatwo zgadnąć, że mają decydujący wpływ na ten wybór. To zauważyli producenci. No i teraz na dokładkę, dekarze, proszę Państwa, nie są w żaden sposób weryfikowani w momencie, kiedy rejestrują swoją firmę. Dekarzem może być każdy. Wystarczy, że ktoś, kto polubił ten zawód albo ma okazję w nim pracować, zgłasza działalność dekarską w urzędzie gminy czy w urzędzie miasta, rejestruje się i już może tą działalność prowadzić. Nikt nie sprawdza, czy przeszedł odpowiednie przeszkolenie, czy skończył odpowiednią szkołę i jakie ma doświadczenie zawodowe. To stwarza pewien specyficzny kontekst. Czy to oznacza, że wszyscy dekarze są niedokształceni? Nie. Proszę Państwa, w Polsce mamy bardzo dużo bardzo dobrych dekarzy i w większości są to ludzie, którzy są zakochani w tym, co robią, dosłownie. Lubią, uwielbiają dachy. Takich ludzi jest bardzo dużo. Uczyli się wszystkiego na budowach, uczyli się na szkoleniach, które dawniej były dość popularne wśród producentów. Producenci szkolą i do dzisiaj, ale kiedyś troszeczkę intensywniej. I w ten sposób zdobyte doświadczenia przy pełnym zaangażowaniu emocjonalnym w to, co robią, spowodowały, że ci ludzie naprawdę dobrze znają swój fach. Proszę wierzyć, w porównaniu z Europą wyglądamy pod tym względem bardzo dobrze. Czym jest w związku z tym problem? Problem jest w tym, że bardzo jest trudno zweryfikować te prawdziwe umiejętności dekarza. Proszę sobie wyobrazić, że wybieracie Państwo dekarza, ale w ściśle określonym regionie.
I w tym regionie może być grupa dekarzy, którzy uczyli się od siebie nawzajem. Tak jest dość często. Niestety dość często powielają wciąż te same błędy. A w innym regionie jest taka sytuacja, że było dwóch, trzech dekarzy, którzy są właśnie takimi zapaleńcami, kochają ten zawód, dyskutują, rozmawiają o różnych rozwiązaniach, szkolą się, są dociekliwi. I traficie Państwo w taki region i wtedy ci dekarze, zdobywając klientów, walczą o tego klienta w ten sposób, że dyskutują o sposobie wykonania. W ten sposób zdobywają klienta, nie ceną. Ci pierwsi będą ze sobą zawsze konkurowali ceną, bo tylko cena im została jako ostateczny argument. I już Państwo dobrze wiecie, w jakiej możecie się znaleźć sytuacji. Właśnie to, że nie ma żadnego instytucjonalnego sposobu oceny dekarzy, nie ma żadnych reguł, zasad, według których możemy to porównać, powoduje, że jest to pewien problem. Na domiar złego zmieniła się trochę sytuacja w podejściu producentów. Kiedyś producenci, starając się pozyskać dekarzy, bardzo mocno ich szkolili. Wydawali książki, wydawali zalecenia, instrukcje były bardzo starannie przygotowane. Większość producentów, takich poważnych, miało własne działy techniczne, które przygotowywały szkolenia, przygotowywały właśnie te materiały szkoleniowe i materiały typu zalecenia i instrukcje. Dzisiaj sytuacja się zmieniła, dlatego że producenci zauważyli to, że nie ma nadzoru budowlanego. Nadzór budowlany został sprowadzony prawie do roli symbolicznej, szczególnie w budownictwie indywidualnym, ale i w większym też jest podobnie. I w związku z tym o wyborze materiałów dużo częściej decyduje dekarz niż architekt lub nadzór budowlany. I to zauważyli producenci. Jednocześnie brak nadzoru spowodował, że dekarze też coś zauważyli. Mianowicie klienci przestali ich rozliczać z techniki, z doskonałości, z fachowości, no a skoncentrowali się na cenie, wyciągnęli z tego wnioski. Okazało się bowiem, że nie ten ma sukcesy zawodowe, który jest większym fachowcem, tylko ten, który lepiej potrafi rozmawiać z klientami, który lepiej potrafi się zaprezentować. I tu dekarze bardzo dużo się nauczyli, a teraz współcześnie niektórzy producenci im pomagają. Dam Państwu taki prosty przykład. Dekarz, który jest znany z tego, że w danej okolicy pracuje już długo, rozmawia z klientem, omawiają głównie co i jak ma kosztować, jakie materiały mają być zastosowane i w którymś momencie potencjalny klient pyta dekarza, a jaką folię użyjemy pod tą blachę? Dekarz odpowiada bardzo szybko, jak najtańszą. Proszę Państwa, jest to mistrzostwo marketingowe, dlatego że za taką krótką odpowiedzią kryje się bardzo dużo. Dekarz wie, że jeżeli w ten sposób odpowie klientowi, to klient od razu podświadomie skojarzy to sobie w ten sposób. Aha, to jest stary wyga, który nawet z kiepskiego materiału zrobi mi świetny dach. Ale to mało na tym. Proszę Państwa, łapiemy się na ten haczyk dlatego, że każdy z budujących się stara się być oszczędny, walczy z cenami. Jeżeli teraz słyszy, że coś ma kupić najtańszego, no to już dalej Państwu nie muszę mówić. On z góry wie, że to jest najlepszy dla niego dekarz, bo usłyszał to, czego oczekiwał. To jest przykład autentyczny. Tak rozmawia wielu dekarzy. I od razu powiem, że akurat jeżeli chodzi o folię, to jest to murowany kłopot na budowie. Nie można stosować najtańszych folii. Wracając do tematu, jak wybrać dekarza w związku z tym. Proszę Państwa, no trzeba zweryfikować jego fachowość. Jak to zrobić? No, pytanie teoretycznie, odpowiedź na to pytanie teoretycznie jest prosta, natomiast w praktyce może się okazać trudna. Uprzedzam. Mianowicie najlepiej jest wyciągnąć dokumentację techniczną i po prostu zadać kilka konkretnych pytań dotyczących, a jak to Pan proponuje rozwiązać. Byłoby super, jeżeli dekarz potrafiłby wyciągnąć jakiś rysunek i na podstawie tego rysunku omówić tak ważne detale dachu, jak kosz czy okap.
Tych rysunków, proszę Państwa, jest dużo, bo mamy za sobą już historię około 20-letnią działania różnych doświadczonych światowych firm i szczególnie w latach 90. bardzo dużo firm publikowało bardzo dużo, bardzo dobrych podręczników, zaleceń, broszur, różnych informacji. Tych rysunków naprawdę można zdobyć dużo. To nie jest żaden problem. Co uzyskujemy w momencie, kiedy dekarz przychodzi do nas z rysunkiem? On wybiera nam według niego optymalne rozwiązanie i te rysunki, proszę Państwa, pochodzą od przeważnie dobrych producentów i jeżeli zorientujecie się Państwo, że ten rysunek jest wykonany przez innego producenta niż zamierzyliście skorzystać z tego, z innego jakiegoś konkurenta, to możecie Państwo uzyskać pewne gwarancje, bo ci, którzy robią takie rysunki, to są przeważnie dobrymi producentami. Można mieć jakąś gwarancję. Inne metody doboru dekarzy. Można zwrócić uwagę na to, jak się ubierają na budowie, jakie mają narzędzia. No i oczywiście lista referencyjna. Jeżeli dekarz ma zdjęcia, i potrafi scharakteryzować te budynki, które już pokrył. Jeżeli może pokazać konkretny budynek, to jest na pewno jakaś rekomendacja i pewność, że wasz dach będzie zrobiony prawidłowo.